Jak nastroje przed obozem integracyjnym? Bardzo dobre, liczę na niesamowitą atmosferę. Mam nadzieję, że moja klasa wygra obóz. A co przygotowywaliście na występ? Przygotowaliśmy występ do filmu pod tytułem Shrek. Przygotowaliśmy występ taneczny i artystyczny. Ile wam zajęło przygotowywanie się? No, całe 3 dni. To myślę, że bardzo dobry wynik. Jesteś opiekunem jakiej klasy? 1B. Jak wspominasz swój obóz integracyjny? Dobrze, bardzo dobrze. Jak teraz patrzysz przez pryzmat czasu? No myślę w sumie, że ten obóz będzie takim małym powrotem do tego wcześniejszego i będę się bawił tak samo dobrze jak na poprzednim. Jesteście opiekunkami jakich klas? 1D. 1B. I co sądzicie o swoich klasach? No, mi przypada do gustu. Cieszę się, że ją dostałam. I jestem bardzo zadowolona. Ja też swoją bardzo polubiłam. Jestem naprawdę fajną klasą. Są dość zgrani jak na tak krótki czas, przez który się dopiero spotykali. I myślę, że będzie dobrze i nawet jeszcze lepiej. Wasze klasy są już gotowe do dzisiejszych przedstawień? Można tak powiedzieć. Oczywiście. Czy sądzicie, że takie obozy, patrząc przez pryzmat tego, że w pierwszej klasie już miałyście, są dobre do integracji? Tak, oczywiście. Według mnie to jest jak najlepszy pomysł na to, żeby właśnie się zintegrować i najlepszy sposób, więc tak. W szkole na pewno nie zintegrują się tak jak tutaj i myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre. Uważasz, że obozy integracyjne są potrzebne? Tak, uważam, że obozy integracyjne jakoś nas zespalają w jedną całość, jeżeli mamy być klasą. Tak jakby, no mamy przed sobą 4 lata, więc fajnie jest, jeżeli w pierwszej klasie jedziemy na obozy, na których wszyscy się dobrze poznajemy i poznajemy swoje zainteresowania i się znamy. Myślę, że są potrzebne, bo łatwiej będzie nam się wszystkim poznać, bo niektórzy utworzą się w grupy już wcześniej i stwierdzą, że na resztę mamy wylane. I teraz mamy szansę tak się poznać bardziej. Jaki macie występ? My przygotowaliśmy występ o Bollywoodzie. Długo się przygotowywaliście? No, odkąd się dowiedzieliśmy, że mamy taki temat. Kiedy się dowiedzieliście? W 1 tygodniu września. To jest twój pierwszy obóz integracyjny? Nie, to nie jest mój pierwszy obóz integracyjny. W gimnazjum w pierwszej klasie też miałam obóz integracyjny. I powiem, że pomogło nam to się wszystkim zintegrować. Czyli jesteś na plus. Tak, jestem na plus. Cześć, z której jesteście klasy? Z 1B. Co przygotowaliście na jutrzejszy występ? Robimy Harry Pottera. Macie już wszystko gotowe? Jeszcze nie, ale się staramy. Będzie fajnie. Tak, będzie fajnie.
Cześć, z której jesteś klasy? Z pierwszej C. I na obozie które zajęliście miejsce? Pierwsze. Jak się czujecie jako zwycięzcy? Super, ogólnie nam się tutaj bardzo podobało. Czy obóz pomógł wam w integracji? Tak, jak najbardziej. Te konkurencje dużo nam dały, zaprzyjaźniliśmy się też bardziej, także bardzo nam pomógł. Co ci się najbardziej podobało na obozie? Na pewno dyskoteka.